Program powstaje dzięki wsparciu patronów. Jeżeli chcesz mieć wpływ na dalszy rozwój serii, zostań jednym z nich i dołącz do Szumowin z Narszada na Facebooku. Witajcie w Holokronie. Kolejny odcinek dotyczyć będzie jednej z ważniejszych planet w Gwiezdnych Wojnach, tajemniczej Datomiry zamieszkałej przez wiedźmy. Pamiętajcie, że większość podanych tu informacji należy do legend, choć sama planeta jest kanoniczna. Położony w zewnętrznych rubieżach, w sektorze Quelli, w systemie Datomir, niewiele mniejszy od Corsant Globe, orbitował leniwie wokół swojego Słońca. Średnica 10460 km, atmosfera typu pierwszego. Rok trwał tutaj 491 dni, a sama planeta wyróżniała się nieco lżejszą od standardowej grawitacją. Patrząc w gwieździste niebo, dostrzec mogliśmy cztery księżyce. Powierzchnia planety była, wedle ludzkich standardów, wyjątkowo urokliwa. Zielone lasy i puszcze, srebrne strumyki biegnące u podnóża strzelistych gór, rozległe jeziora i tajemnicze rzeczne zakola, a wszystko to zamieszkałe przez liczne formy życia. W historii planety dwie rasy dzierżyły planetę na własność. Prastara rasa Kła, a później zaś rasa człowieka. Oba te gatunki nie miały jednak lekko, gdyż Datomira to rodzima planeta Rancorów, a te, jak wiemy z odcinka im dedykowanemu, to niezbyt przyjemne stworzenia. Aczkolwiek wielu z galaktycznych wędrowców zapewne przyzna, że jeszcze większy strach mogły wywołać ujeżdżające je niczym oswojone bestie wiedźmy, które także doczekały się swojego odcinka. Linki do obu znajdziecie w opisie pod filmem. Inne ciekawe gatunki zwierząt, które mogliśmy tu spotkać, to m.in. rogate drebiny, które zaciekle zjadały się z rankorami, suriany, zwane wielkimi smokami, ryby burra oraz dwunożne purbole, służące głównie jako pożywienie większych łowców w dżungli. Choć na Datomirze swojego czasu kwitła kultura pradawnej rasy Kła, która zbudowała tu jedne z nieskończonych bram na około 100 tysięcy lat przed bitwą o Yavin, tak też w okolicach 36 tysięcy lat przed rokiem zerowym Datomira należała już do ludzi. Z rasy Kła, teraz już zdegenerowanej i znanej jako Kui, czy też niebiescy ludzie pustyni, został jedynie ślad dawnej potęgi. Rasa koczowniczo żyła na terenie wielkiej pustyni, rozległym jałowym regionie planety. Jedynym przejawem ich kultury były murszające starodawne budowle zwane gwiezdnymi świątyniami. To już jednak temat na inną historię. Gdy ludzie przejęli władzę, zaczęły się rządy szamańskiej kasty, wrażliwych na moc osobników, z których zresztą część została zabrana przez latające piramidy Toyor, by stworzyć rodzący się zakon Jedi. Planetę nawiedziło później również oczywiście Imperium Rakatan, którzy przy okazji zabrali z planety sporą liczbę rankorów. Jak zawsze w przypadku dzikich, nieokiełznanych planet, glob przechodził z rąk do rąk różnych imperium i galaktycznych włodarzy, ale nikt tak naprawdę nie mógł powiedzieć, że posiada planetę na własność. Za czasów Imperatora znajdowała się tam kolonia karna dla politycznych wrogów i zdrajców systemu, jednocześnie rozpoczęto również systematyczne wybijanie resztek przedstawicieli rasy Kła. Planeta miałaby nieokreślony status jeszcze przez wieki, gdyby nie Han Solo, który wygrał prawo do całej planety w Sabacca i po wielu zawirowaniach ostatecznie oddał planetę w ręce Aguen Dio, przywódczyni klanu Śpiewającej Góry. Planeta więc wróciła niejako do swoich właścicieli, choć nie pierwotnych. Planeta jednak, jak wspomniałem, nigdy nie ugięła się pod żadną władzą, nawet Yuuzhan Vong znaleźli opór mieszkańców planety wyjątkowym i nie zdołali zająć całego globu. Na Datomirze rozegrało się wiele ważnych dla galaktyki potyczek i spotkań. Wielu bohaterów odwiedziło ten świat na przestrzeni lat, dlatego myślę, że warto byście poznali tę planetę, czytając dotyczące jej komiksy czy książki. Ode mnie to wszystko w tym temacie, dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam do wspierania kanału i oczywiście niech moc będzie z Wami.